Siemano, dzisiaj zrobimy sobie drillowy bicik w dosłownie 10 minut, bez żadnych cięć. I skorzystamy sobie do tego z mojej najnowszej paczki, mojego drumkitu, które linkuję wam w opisie. Także weźmiemy sobie jakiś sampelek stąd i później dołożymy perkusję. Spróbujemy sobie z tym. Jeszcze go odwrócę i zobaczymy, jak brzmi. Myślę, że tak fajnie to będzie brzmiało, także zostawimy sobie ten fragment, przekopiujemy go. I tutaj zmienię sobie na generic bleeding, żeby nie było kliknięć. I jeszcze mode na stretch, żebyśmy mogli sobie zmienić naszą wysokość tutaj, naszą tonację. Także mamy C hashtag, to może na przykład D hashtag, zobaczymy. Myślę, że będzie fajnie. Od razu wrzucę sobie też EQ na dół, żeby było miejsce dla basu. I tutaj poszerzymy sobie nasz sample. No i teraz dodamy sobie jakąś perkusję. Także na początku kick. Najpierw wszystko wrzucę, a później sobie dodamy patterny. Snare. I na razie sobie damy jakiś counter snare. Może być o ten. Jeśli chodzi o counter snare, to możemy sobie wziąć tutaj z paczki MIDI jakiś, na przykład ten. No i zaczniemy sobie układać teraz 808, a potem damy kika. Jeśli chodzi jeszcze o tutaj nasz kick 808, to od razu dam sobie sidechain, żebyśmy mieli taki fajnie przebijający się kick przez te 808. Także ja mam przygotowany preset i on wygląda tak. No i też sobie daję tutaj w mono nasz kick. I jeszcze tu na końcu dam sobie jednego slajda. No i teraz sobie podrzucam jeszcze jakieś perki, żeby uzupełnić nasz bicik. Jakiś bel. I też rzucam jak sobie tutaj na naszą tonację, czyli to będzie D hashtag. Ewentualnie możemy gadać o oktawie niżej.
Wrzucę sobie nasz bel na mikser i tutaj dorzucimy sobie EQ, żeby odciąć te górne i dolne częstotliwości, żeby nam nie przeszkadzały, i też sobie narzucę delikatny reverb, też mam przygotowany preset. I od razu to czyściej brzmi. Wrzucimy sobie jeszcze jakiś dźwięk tutaj pistoletu. Możemy jeszcze dać ten dźwięk. I tutaj damy hold na maksa, tak jak w naszym 808, żeby po prostu ten dźwięk był tylko wtedy, kiedy będziemy go trzymać. Dorzucę sobie ten dźwięk. A tutaj na drugiej połowie taki efekt, żeby się przechodziło w ten sposób. I teraz przejdziemy już do aranżu, bo widzę, że zostały nam 3 minutki niecałe. Także bierzemy sobie wszystkie nasze tutaj paterny. No i lecimy. Na początku intro, damy sobie sam pistolet, powiedzmy, i ten bel. I od razu jeszcze sobie tutaj skopiuję nasz tutaj główny pattern, to znaczy tej melodii. Tutaj zwiększę pitch na 12. I tutaj make unique. I teraz podniosę go o 12 w górę. I też sobie go przyciszymy i będzie to dodatkowa wariacja na naszym refrenie. I też zrobimy sobie nowy pattern 108. I tutaj dorzucimy coś innego. A tutaj możemy zrobić już slajda w drugą stronę. Zrobić wyższe slajdy. I jeszcze dorzucimy sobie risery. Taki klasyczny z Diora. Jeszcze weźmy ten, bo ten bardzo fajnie przyspiesza nam beat zawsze. I od razu też przyciszamy go sobie. Jeśli chodzi teraz o naszą zwrotkę, no to przekopiuję sobie znowu tutaj wszystko i też wezmę ten zmieniony pattern melodii i teraz obniżę go o 12 i będziemy mieli wtedy taki fajny bridge przed następnym refrenem. No i tutaj sobie możemy znowu wszystko przekopiować i usuniemy teraz jakieś perki. No ale myślę, że będzie spoko. Jeszcze możemy sobie zmienić ten pattern 108, żeby nie był aż tak skomplikowany. I wrzucimy tutaj bela i pistolet, jak na początku. No i możemy sobie teraz jeszcze skopiować ten riser tutaj i na przykład w te miejsce, żeby przyspieszyć tylko drugą połowę naszej zwrotki. No i teraz bierzemy wszystko, kopiujemy. I potem jeszcze raz. I tutaj skończy nam się wtedy beat refrenem. No i tak zrobiliśmy sobie bici w 10 minut. No i teraz go posłuchajmy.